Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj mam dla Was recenzję książki Wigilijna zagadka, opowieść Koisy Mistery, autorstwa pani Małgorzaty Starosta. I książkę mam do recenzji od wydawnictwa Empigo i jest to moja współpraca reklamowa barterowa z premierą 29 listopada 2023. Zastanawiacie się, tutaj tak rzęzi? Ano zakładeczki, które tu dostałam. Cudownie oddająca klimat. I druga piękna widogłówka. Też jest taki lekki fiolecik z niej, także naprawdę super dodatki. I słuchajcie, powiem Wam, że opowieść dosyć mocno mnie zaintrygowała. Najbardziej zwróciłam tutaj uwagę na fakt chęci posiadania dużych pieniędzy. Kobieta tutaj bardzo chciałaby żyć w luksusach i bez względu na to z kim, by przyszło jej je dzielić. Zawartość portfela przelicza tutaj na sprawianie sobie przyjemności i pokazywanie się w miejscach do tych pieniędzy, oczywiście stosownych, przeznaczonych, tak? Z kolei inny mężczyzna również podkreśla tutaj, jak ważny był dla niego spadek małżonki i że tak naprawdę to on zdecydował o tym, jak bardzo chciał z nią być. Resztę niedogodności, takich jak zachowanie czy wygląd postaci, po prostu były dla niego mniej ważne. Wszystko zakraszało na zasobność zer na jej koncie. Wszystko mu to wynagrodziło. A reszta postaci jest również troszkę nietuzinkowa. Każdy z nich wyznaje tutaj własne wartości, inne niż inne osoby tutaj. Lubią wyznaczać swoje cele i tak naprawdę nie liczą się tym z innymi. Kilkoro właśnie takich osób zaprosił do siebie pewien mężczyzna, którego nikt nie widział na oczy. Zadziwiające było to, że zaproszenie zostało napisane w taki sposób, że żadna z postaci nawet nie śmiała poddawać tego pod jakąkolwiek wątpliwość. No, być może wśród tych obcych sobie osób był taki jeden punkt, który ich tutaj łączył, ale nie powiem po prostu, bo warto samemu do niego dojść. Czytając kolejne rozdziały, widzimy, skąd te osoby pochodzą, co mniej więcej robiły wcześniej oraz w jakiej sytuacji czytały dane wyzwanie, tak? Co ciekawe, treści tego nie jest dane nam poznać, jednak sądząc po reakcji zainteresowanych, musiały być zaserwowane kluczowe argumenty, że po prostu stwierdziły: tak, jadę. No, sama wciąż zastanawiałam się, w jakim celu tajemnicza postać ich tutaj wezwała, a do tego czasu bacznie wsłuchiwałam się w słowa, jakie z ich ust wychodziły. Naprawdę, dawały tym sposobem nam czas, żebyśmy po prostu ich poznali, no i w ogóle po co zatem zostali tutaj wezwani. Wiecie, pozycja jest utrzymana w takim dawniejszym klimacie, co sprawia, że tak naprawdę w ogóle nie wydaje się być współczesna. Gdyby nie nazwisko autorki, w ogóle bym nie powiedziała, że została napisana w tym wieku, nie roku, wieku. Jednocześnie wydaje mi się, że nigdy nie straci na wartości, bo nie jest tylko pustą historią, a naprawdę kryminałem w klasycznym stylu z dużym dodatkiem wyważonego humoru. I tak naprawdę im dalej, tym pytania wciąż nam się mnożą, a zastanawiamy się, czy nastąpi tu w sumie jakiś wybuch, no bo tego jest naprawdę sporo. Wiecie, tu nachodzą się taki jeden wątek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, dziesiąty, dwudziesty, trzydziesty i tak naprawdę zastanawiamy się, no a kiedy weźmiemy ten oddech, bo ciągle jesteśmy tak naprawdę na wdechu i nie wiemy, jak to się dalej potoczy. Także mamy tu mega wielkie napięcie, naprawdę. Sama książka, jak widzicie, nie jest gruba. Można ją przeczytać na raz, tym bardziej dlatego, że no koniecznie musimy poznać zakończenie. Według mnie świetna opowieść wigilijna. Bardzo Wam ją polecam. Dałam 9 na 10 punktów. Wydaje mi się, że naprawdę no, zasługuje na tą ocenę. Super historia i mówię Wam, no to napięcie, to jak ktoś ma chore serce, to po prostu na końcu może być ciężko. Ja sama miałam wręcz małe drgawki, bo już mówię, no w końcu, czy mi to powiedzą, czy mi nie powiedzą, czy ktoś tu coś zdradzi. Naprawdę mega wielkie napięcie. Jeżeli lubicie takie książki, to po prostu ta jest dla Was idealna. No i jak najbardziej klimat świąteczny. Świąteczne, można by powiedzieć, takie zaniechanie z ich strony, ale o co chodzi, to już więcej Wam nie zdradzę. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, 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 pa.